Dzień dobry Państwu. W drugim dniu 8 Igrzysk Wolności. To sobotnie popołudnie, 4 nasze sale wypełnione po brzegi. Bardzo serdecznie witam Państwa zgromadzonych tu w EC1 Łódź i wszystkich Państwa, którzy oglądają nas na kanałach mediów społecznościowych i na naszej stronie internetowej. Przywitajmy się wzajemnie mocnymi brawami. Dajmy sobie znać, że jesteśmy razem. O wyzwaniach dla Polski w perspektywie 2050 roku będzie mówił nasz kolejny gość. Dziennikarz, pisarz, publicysta, prezenter telewizyjny, działacz społeczny i polityk. Kandydat na urząd prezydenta w pierwszych i drugich wyborach w 2020 roku. Prezes powołanego w 2020 roku Stowarzyszenia Polska 2050 i założyciel partii o tej nazwie. Założyciel fundacji charytatywnych. Publicysta magazynów katolickich, m.in. Tygodnika Powszechnego. Szymon Hołownia, bo o nim mowa, był dyrektorem programowym oraz prezenterem stacji Religia TV, a także współprowadzącym program Mam Talent w latach 2008 i 2019. W 2014 roku założył Fundację Dobra Fabryka, organizującą pomoc mieszkańcom m.in. Bangladeszu, Mauretanii, Rwandy czy Senegalu. Pod koniec 2019 roku zorganizował w serwisie Facebook zbiórkę obywatelską, podczas której zebrano ponad 2 miliony złotych na dalsze funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W 2016 roku został odznaczony odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka, przyznawaną przez Rzecznika Praw Dziecka. Był także ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Został laureatem wielu prestiżowych nagród literackich i dziennikarskich, m.in. Wiktora Publiczności w 2010 roku, Ostrego Pióra w 2004 roku czy Grand Press w latach 2006 i 2007. Szanowni Państwo, przywitajmy serdecznie Szymon Hołownia. Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za drobne opóźnienie wynikłe z tego, że dzisiaj w Warszawie protest pracowników ochrony zdrowia i tam też byliśmy, a później zabłądziliśmy, mówiąc zupełnie wprost, dlatego że Łódź jest miastem pięknym, poprzemysłowe, tereny są bardzo rozległe i czasami można dojechać do nich z lewej albo z prawej. No i myśmy najpierw pojechali z lewej, a później się okazało, że z prawej, choć mam nadzieję, że to nie jest jakieś proroctwo dotyczące kierunku politycznego, w którym pójdzie Polska. Wezmę sobie wodę, dobrze? Drodzy Państwo, nie będę tutaj uprawiał żadnej agitacji politycznej ani partyjnej, bo nie po to przyjechałem. Chcę powiedzieć Wam i sobie jeszcze raz o odpowiedzialności. O odpowiedzialności, która spotkała nas, tak akurat wypadło. Pokolenie, od którego zależeć będą nie następne jedno czy dwa pokolenia, ale pokolenie, od którego zależeć będą losy świata przez najbliższe dziesiątki, setki lat. Tak akurat się złożyło, że na nas wypadło. Nasi poprzednicy w tej sztafecie pokoleń mogli patrzeć na świat w perspektywie najbliższych 10 czy 15 lat, 20 czy 30, rozwiązywać problemy, które wtedy były na tapecie. Dzisiaj stoimy na progu nowej ery, nowej epoki, której jeżeli źle rozegramy, jeżeli źle wejdziemy w ten moment, jeżeli źle go przeżyjemy, źle go wykorzystamy, to zepsujemy wszystko na bardzo długi czas. Jeżeli zdecydujemy się dzisiaj podjąć odpowiednie działania, niezależnie od tego, skąd przychodzimy, jaki jest nasz background, co w życiu przeżyliśmy, gdzie czujemy się bardziej przynależni do tego czy innego obozu idei, dzisiaj, jeżeli pewnych rzeczy nie zrobimy wspólnie, to za chwilę nic nie będziemy w stanie zrobić, ponieważ, jak mawiał swego czasu mój rodak z Białegostoku, nie będzie niczego. A nawet jeżeli coś będzie, to będzie to coś takiej jakości, że będziemy wydawali nieprawdopodobne zasoby energii na to, żeby w ogóle przeżyć. Kiedy zdecydowałem się wejść do polityki, bardzo często oprócz zasadniczych pytań, a po co ci to było, czyś ty oszalał, a po co się w to pakujesz, ludzie zadawali mi pytanie o taką najgłębszą motywację. Ja zawsze powtarzałem to samo, moje ulubione przysłowie, które kiedyś
spotkało mnie w księgarni na lotnisku w Hongkongu, kiedy wracałem z pisania jakiegoś reportażu do jednej z książek i myślę sobie, ach, zajrzę sobie do przysłów chińskich. Tam zawsze są jakieś mądrości, przyda mi się do felietonów, później będę powtarzał jako swoje. Takie bomoty czasami się gdzieś człowiekowi w głowie osadzają i później dobrze robią. Porządkują myślenie. No i idę do półki, otwieram pierwszą książkę z brzegu i co czytam? Jest później niż myślisz. I kiedy... Zamknąłem ją natychmiast. Bo kiedy sobie uświadomiłem grozę tego, co w tej chwili przeczytałem, żyłem z nią przez następnych 10 godzin, kiedy leciałem do Europy i nie uwolniłem się od tego zdania aż do dzisiaj. Jest później niż myślisz. Wydaje ci się, że jeszcze masz czas. Że jeszcze trochę pobiegamy, pozajmujemy się różnymi sprawami. Życie dzisiaj, zwłaszcza w tej cywilizacji informacyjnej, jest jak taka szalona sala do squasha, gdzie wystrzeliwują ci tysiące piłeczek, a ty za nimi odruchowo zaczynasz biec, próbujesz je zbijać. Raz ci się uda, raz ci się nie uda. Jest później niż myślisz. Tylko, że czy to ma być powód do frustracji? Nie wydaje mi się. Ja mam tak, że jeżeli pojawiają się jakieś problemy, przeszkody, ja traktuję je jako wyzwania. Jak pojawiają się przeszkody, to ja nie uciekam i nie płaczę, tylko zacieram ręce i mówię, to lubię. Wreszcie mamy coś do zrobienia. Wreszcie będziemy mogli okazać się ludźmi w pełni. Będziemy mogli spróbować zrobić coś z niczego. Będziemy mogli popróbować, jak to jest, kiedy odwraca się los. Drugim z moich ulubionych przysłów jest to, które przywiozłem ze sobą, czy przysłów, powiedzeń, które przywiozłem ze sobą z Afryki, w której... Pracowałem oczywiście z przerwami przez 8 czy 9 lat, robiąc moje fundacje. Dzisiaj już nie moje, ale wspaniale działające i ratujące tysiące ludzi w Afryce. Afryka to kontynent, w którym zostawiłem serce, ale też i kawał głowy. Bo Afryka to jest miejsce, które dzisiaj jest laboratorium tych zmian, których w świecie doświadczamy. Tam pewne rzeczy widać szybciej. I zmianę klimatyczną, i zmianę demograficzną, i zmianę, jaka zachodzi w globalnej ekonomii, i skutki globalizacji, i reorientację tych osi, które zarządzały sporami światowymi, której dzisiaj jesteśmy świadkami, kiedy Stany Zjednoczone przestały być jednoosobową, że tak powiem, hegemonią i muszą rywalizować z Chinami. A w tym wszystkim z kolei musi odnaleźć się Unia Europejska, która nie ma już czasu na zajmowanie się krajami, które niedawno stosunkowo, relatywnie do niej dołączyły, tylko musi znaleźć swoje miejsce w nowym systemie geopolitycznym, w nowym rynku, w tej nowej całej osi, znaczy na tym całym wymiarze, którym to dzisiaj wszystko zaczyna być rozpisywane. W Afryce to widać bardziej. Ale dlaczego o niej mówię? Dlatego, że Nelson Mandela i jego jedno ze zdań, które po prostu uwielbiam i które rozdawałem, takie notesy rozdawałem moim współpracownikom na początku mojej kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. It always seems impossible until it's done. To zawsze wygląda na niemożliwe, zanim zostanie zrobione, zanim ktoś to zrobi. I dzisiaj stoimy przed dokładnie takim pytaniem i takim wyzwaniem. I dlatego nazwaliśmy ruch 2050. Przez nas pytają, a dlaczego 2050, a ja już wtedy nie będę żyła, nie dlaczego 2014 albo 2073. Bo 2050 to moment, który musimy dzisiaj oznaczyć sobie, pewien deadline, mam nadzieję, że niedosłownie rozumiany, który musimy oznaczyć sobie w głowie, żeby mieć punkt odniesienia w naszych rozważaniach o czterech wielkich transformacjach, które do tego czasu będą musiały dotknąć Polskę, czterech wielkich wyzwaniach i czterech transformacjach, które Polska będzie musiała przejść w ciągu tych 29 lat. Bo drodzy Państwo, 2050 rok to jest za 29 lat. Nie wszyscy tutaj na tej sali pamiętają rok 1992, a to było dokładnie 29 lat temu. Jeżeli ktoś z was pamięta rząd Hanny Suchockiej, albo pamięta, że taki rząd był, albo przynajmniej o nim słyszał, to jest rok 1992. Wydaje mi się, że jakaś część osób, które są na tej sali, kojarzy jeszcze jakieś matropy pamięciowe z tego czasu. To jest taka jednostka czasu, tylko że w drugą stronę. Za 29 lat, za tyle, ile minęło od rządu Hanny Suchockiej, będzie rok 2050. A po drodze mnóstwo wyzwań. To nie jest nierealna data. Spora część z nas, którzy siedzimy na tej sali, dożyje tej daty. Będzie wtedy, a jak nie, to na pewno dożyją nasze dzieci i wnuki. Cztery wielkie wyzwania, które już nie mogą czekać. To wielka rewolucja, konieczność transformacji, zielonej transformacji. Transformacji energetycznej. Druga wielka zmiana, która nas czeka, to wielka zmiana, rewolucja demograficzna. Trzecia, którą potrzebujemy natychmiast przejść, to ustrojowa, demokratyczna. Z innym sposobem rozumienia wspólnoty. I czwarta wreszcie, technologiczna. Bo świat zmienia się tak szybko,
że jak dobrze o tym wiecie, nie jesteście w stanie, ja też czasami nadążyć za nowymi funkcjami telefonów komórkowych, a jak przypomnicie sobie, jakie telefony komórkowe mieliście w rękach 10 lat temu, nie 29, bo wtedy to były walizki Centertela, jeszcze wtedy ich nie było, ale za chwilę by były, które kładło się w celu demonstracji swojego poziomu zamożności, zajmowały 1/3 czy 2/3 stolika restauracyjnego, wszyscy pamiętamy te historie. Ten świat naprawdę pędzi w niebywały sposób. I dlatego my dzisiaj, mówiąc o tym, co chcemy zrobić w ruchu Polska 2050, jest oczywiście jasne, wygrać wybory, spróbować zalogować się do systemu, który daje możliwość realnej zmiany. Bycie w opozycji jest najgłupszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić, bo oczywiście trzeba wykonać strasznie dużo pracy, trzeba się przygotować, ale bycie w opozycji głównie polega na komunikacji, a nie na robieniu rzeczy, bo robi rzeczy ten, kto ma dostęp do tych wszystkich guzików i wajch, do których ma dostęp rząd. To tam jest dzisiaj to centrum zarządzania, do którego trzeba się zalogować, do którego trzeba wejść, żeby rzeczywistość rzeczywiście zaczęła jechać w drugą stronę albo w inną stronę. Natomiast gdy zakładaliśmy ten ruch, to nie chodziło o Hołownię, bo ja miałem swój pomysł na życie, wydaje mi się całkiem fajny i dobrze się w nim sprawdzałem. Nie chodziło o to, że miałem wokół siebie ludzi głodnych karier, tylko mieliśmy naprawdę głębokie przekonanie, że ktoś coś z tym, co stoi przed nami w perspektywie pokolenia, a nie perspektywie kadencji, musi zrobić. Bo żaden człowiek, ani wy, ani ja, ani moje dziecko, ani wasze dzieci nie żyją w perspektywie kadencji. Nasze dzieci i my żyjemy w perspektywie pokolenia. To jest ludzka perspektywa. I ją trzeba dzisiaj tym, którzy sterują naszym życiem i decydują o naszym życiu i śmierci, wiemy to dobrze po pandemii, przywrócić. Dlatego 2050, a nie 2023. A nie 2027, a nie 2025. To zobowiązanie, ta nazwa to zobowiązanie, że każdą decyzję, każdy kierunek, który będziemy sobie wytyczać, będziemy oglądać, niezależnie czy będziemy po tej stronie władzy, czy po tamtej, będziemy wytyczać patrząc na to, jakie skutki przyniesie nie w kolejnych wyborach tylko i wyłącznie, ale w 2050 roku, kiedy moja córka będzie miała trochę ponad 30 lat, a ja będę powoli zawijał się już, będąc dobrze po 70, ustępując miejsca innym. To jest opowieść o odpowiedzialności. 2050 i droga, którą musimy do tego czasu przejść. My wypracowaliśmy już, bo nie czekaliśmy, aż ktoś nam zrobi wybory, wygramy je, będziemy mogli wtedy, rozdamy stołki, usiądziemy i się zastanowimy. Za pieniądze ze zrzutki społecznej zaczęliśmy już od pierwszego dnia przygotowywać programy i wizję tego, jak z tymi czterema wielkimi wyzwaniami sobie poradzić. Pierwsze to oczywiście wyzwanie zielone, transformacje, które musimy dokonać. Wiecie dobrze, gdzie dzisiaj jesteśmy. Wiecie dobrze, jak dramatycznie zapóźniona jest Polska, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, którą musi wykonać, o dekarbonizację, którą musi wykonać. Wiecie doskonale, ile lat zostało zmarnowanych na chrzanienie bez sensu, na propagandę, na oszukiwanie ludzi. Ile razy rozmawiam ze związkami górniczymi, oni mówią, powiedzcie nam kiedy, ale powiedzcie to wreszcie uczciwie. A nie przyjeżdżajcie na Śląsk przed Barbórką i przed wyborami robić sobie zdjęcia. Powiedzcie kiedy, żebyśmy my mogli powiedzieć waszym dzieciom. Nie da się opracować szczegółowego planu, bardzo detalicznego, dekarbonizacji bez zalogowania się do systemu rządowego i bez agregacji tych wszystkich danych, czasem niezwykle skomplikowanych, które tylko aparat państwa ma do dyspozycji. Natomiast my zrobiliśmy to, co mogliśmy, wytyczając szlak i mówiąc, co trzeba zrobić dzisiaj, nie czekając do 2023, do 2020, żeby wejść na tę drogę, tym bardziej, że to dziś, a nie za 10 lat mamy na to pieniądze z Unii Europejskiej i to dziś możemy spróbować z tej zielonej koperty wydawać jak najwięcej środków na to, żebyśmy jak najszybciej ten nasz fatalny miks energetyczny w ponad 70% oparty na węglu, a w ciepłownictwie na ponad 90% zacząć wreszcie zmieniać. Żebyśmy doszli w 50 roku do tego celu, o którym moglibyśmy dzisiaj, o którym dzisiaj marzymy. Już jest, wiecie, dobrze czytaliście ostatni ten raport IPCC, wiecie, jak zmieniły się, jak nic nie zrobiliśmy albo niewiele zrobiliśmy między 5. a 6. raportem oceniającym, w którą stronę idziemy. Dzisiaj już nie ma rozmowy o to, czy będzie 1,5%. Dzisiaj musimy naprawdę stanąć na rzęsach, żeby nie było, przepraszam, stopni, musimy stanąć na rzęsach, żeby nie było 2, 2,5.
I nie wiadomo, czy nam się to nie uda. Czy nam się to uda? Słuchajcie, my mamy do 30 roku zrobić najwięcej w tym względzie. Z czego jak jeszcze rok będzie rządził PiS, który uważa, że my możemy sobie siedzieć w swoim przedziale dla palących, a cały świat niech idzie w inną stronę, to my stracimy rok, który jest bezcenny. Jeżeli do 30 roku nie położymy fundamentów, to nie będzie nic w latach 35 ani 40 z naszych pomysłów na dekarbonizację i zieloną transformację. I dzisiaj niektórzy znajdują ukojenie w rozmowie o atomie. My w naszym dokumencie mówimy wprost. Program atomowy w Polsce jest tak zapóźniony, od 11 lat nic się w nim nie wydarzyło, że nawet jeżeli dzisiaj wbijesz pierwszą łopatę, uzgodnisz lokalizację, zaczniesz działać, to pierwsze megawaty energii będziesz miał z tego w połowie lat 30. To już jest za późno o 5 lat w stosunku do tego, co powinniśmy mieć. Dlatego już dziś wszystkie ręce na pokład. Mówimy o tym w naszym programie bardzo konkretnie. Robić wszystko, co może państwo, żeby zachęcać ludzi do produkcji własnej energii, nie obkładać ich kolejnymi haraczami, pozwolić im na tym zarabiać, wspierać klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, tych wszystkich, którzy chcą dzisiaj robić energię. A jest ich mnóstwo w Polsce. Ja sam do nich należę, bo mam panele fotowoltaiczne na dachu, jeżdżę samochodem elektrycznym. Wiem doskonale, jaką drogę krzyżową dzisiaj trzeba przejść. Żeby móc zachować się dobrze. Przecież my nie tylko musimy postawić ten atom czy ten OZE, ale my musimy sieci przebudować. To są lata. To nie jest tak, że postawisz sobie siłownię i wszystko jest załatwione. Musisz przebudować sieci elektroenergetyczne. Musisz, jeżeli robisz OZE, to już dziś myśleć o systemie magazynowania energii, tak żeby zapewnić tę podaż mocy, która powinna być. I Bóg nas nie skrzywdził, ani los. Dlatego, że codziennie do powierzchni Ziemi dociera energia elektryczna przekraczająca 7-8 tysięcy razy zapotrzebowanie ludzkości na tę energię w dniu dzisiejszym. Mamy energii pod dostatkiem, tylko winniśmy wreszcie się zastanowić, jak możemy ją sensownie wykorzystać. Energia jest. Pytanie, co my z nią robimy? Jak my nią chcemy zarządzać? I musimy jak najszybciej zacząć to robić i pokazujemy to w naszym programie konkretnie. Na przykładzie konsumenta, na przykładzie branży energetycznej, na przykładzie elektromobilności w miastach, na przykładzie wspierania innowacji w zakresie. Co już dziś powinno się zacząć robić, a nie gadać, żebyśmy mogli ten test przejść. Test kluczowy dla naszego przeżycia. Bo dobrze o tym wiecie, że jeżeli temperatura wzrośnie, tak jak spodziewamy się, że wzrośnie, to będzie to oznaczało takie problemy, z jakich dzisiaj nie zdajemy sobie jeszcze sprawy. Zaczynając od migracji klimatycznych, przez rozprzestrzenianie się chorób tropikalnych, przez zmiany w rolnictwie, przez zaburzenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, przez mnóstwo różnych czynników, które nagle zaczną się destabilizować kaskadowo. I dzisiaj rząd PiS-u tego widzi, bo on zajmuje się 1410, 966, 1980 latami, z których czerpią pełnią garścią. Oni po prostu nie widzą, jak dramatycznie marnują nasz czas. To jest mój największy problem z obecnym rządem. Oni marnują mój czas. Nie swój. Mój. Mojego dziecka. Ja mam jedno życie. To jest 6 zmarnowanych lat. Czy stać nas na kolejne? Na 7? Na 8? Kolejna wielka transformacja, która przed nami jest i wyzwanie demograficzne. Dzisiaj mamy 38 milionów Polaków z hakiem w Polsce, czy mieszkańców Polski. Za chwilę, w 50 roku, za 29 lat, będziemy mieli od 32 do 36 milionów. Różne są szacunki, ale raczej trzymajmy się tej niższej wartości. 32 miliony i kompletna zmiana struktury demograficznej. Bo my w tej chwili mamy ludzi powyżej 84% mniej więcej w społeczeństwie. W 50 roku będziemy mieli powyżej 10%. Mediana wieku w 50 roku będzie wynosiła około 50 lat w Polsce. Połowa ludzi będzie młodszych, połowa będzie starszych. Ponad 30% ludzi, ludności Polski w 50 roku będzie powyżej 65 roku życia. I teraz wyobraźcie sobie, jak potężne wyzwania to rodzi. Sama depopulacja kraju rodzi wyzwania, bo to oznacza, że będzie potrzebnych mniej mieszkań, że trzeba będzie przeprofilować transport, że trzeba będzie zastanowić się, co zrobić ze szkołami i żłobkami, do których nikt nie będzie chciał chodzić albo bo nie będzie komu chodzić. Trzeba będzie zastanowić się, co zrobić w tej sytuacji z systemem podatkowym. Jeżeli liczba osób w wieku produkcyjnym tak bardzo w tak krótkim czasie zmaleje, będzie trzeba zastanowić, co zrobić z ochroną zdrowia, z której będziemy chcieli, skoro żyjemy dłużej, a im jesteśmy starsi, tym chorób jest więcej, będzie trzeba udźwignąć to kolejne wyzwanie. I już dziś musimy się zacząć do tego przygotowywać.
Kiedy my pisaliśmy nasz program, przed chwilą go prezentowałem też protestującym w Warszawie, byliśmy też ze środowiskiem ratowników medycznych tam. Kiedy my przygotowaliśmy nasz program dla ochrony zdrowia, to właśnie o tym mówiliśmy i o tym myśleliśmy. Kochani, dzisiaj mamy naprawdę 10 lat zdrowia w Polsce. To nie jest rzecz, którą da się zrobić w 2 lata albo w 3 lata, bo 30 lat opóźnienia mamy znowu w tym względzie. Bo rządy uprawiały rynek cierpienia. Przeciągało się kołdrę raz z kardiologii na onkologię, z onkologii na inne procedury, a z innych jeszcze na inne, w zależności od tego, jak wybrzmiewały protesty kolejnych grup w obszarze ochrony zdrowia. To trzeba załatwić systemowo po 30 latach. To jest podstawowa usługa publiczna, która powinna być zreformowana i dostępna wszystkim w takim zakresie, o jakim mówi Konstytucja Rzeczpospolitej. Gwarantująca nam prawo do tego, żebyśmy otrzymali ochronę zdrowia, opiekę zdrowotną na takim poziomie, jaki potrzebujemy, w takim momencie, w którym będziemy tego potrzebować. I nie ma sensu w tym gronie tłumaczyć, jakie oszustwo robi Kaczyński, proponując 14, 15, 16 emerytury i kolejne świadczenia socjalne i mówiąc, to weźcie sobie 2000, świetnie, tylko że na lekarza będziecie musieli wydać 6 albo 8. Co ci się bardziej opłaca? Mieć ochronę zdrowia, w którym nie będziesz musiał wydać 6 albo 8 lekarza, a tej 14 czy 15 nie dostaniesz, ale i tak będziesz do przodu 6 czy 8 tysięcy. Czy słuchać tych bajań? Przecież to jest logika Kaczyńskiego, tak? Państwo jako bankomat w płatomat. Ja ci dam hajs i idź sobie kupuj prywaciarze. Transport publiczny, edukację, co tam jeszcze potrzebujesz? Masz pieniądze i ci kupuj. Państwo, które rzeczywiście stawia czoła wyzwaniom, które przed nimi stoją, to jest państwo oparte na silnych, działających i sensownych usługach publicznych. Na sensownej ochronie zdrowia, na spiętej w system edukacji, w której nie uczysz tylko i wyłącznie dzieł kardynała Wyszyńskiego, ale angielskiego, żeby był płynny po zakończeniu podstawówki. To jest transport publiczny. Słuchajcie, transport publiczny, którego dzisiaj nie może w Polsce skorzystać według różnych szacunków 14 milionów osób. Jeżeli ja słyszę, a słyszę to, bo to było na forum w Krynicy, że program Kolej Plus, który jest wspaniałym narzędziem do tego, żeby realizować ten punkt naszego programu, o którym myśmy mówili na Zielonym Szlaku, a więc kolej do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. I zarządzający tym projektem mówi, nam dali na niego 6 miliardów, mamy 80 parę zgłoszonych wniosków, wszystkie są fajne, ale rozpatrujemy 40 parę, czyli powiedzmy sobie trochę więcej niż połowę. Ale to i tak ta połowa będzie kosztowała 16 miliardów. A ja słyszę o kolejnych wydatkach rządu, który ma tu 2 miliardy, tu 5 miliardów, tu 7 miliardów i przede wszystkim trzyma z idiotycznych powodów 256 miliardów, które moglibyśmy dostać z KPO. To pytam, kto zarządza tym państwem? Co jest dzisiaj ważniejsze? Izba dyscyplinarna z kilkoma nominatami Ziobry czy transport publiczny do wszystkich miast w Polsce, do których powinien dojeżdżać? Co jest ważniejsze? Kiedy kładziesz to na stole, niezależnie od tego, jakie masz poglądy na temat nocy teczek, nawiasem mówiąc, z 92 roku i jeszcze wielu innych rzeczy na temat tego, kto z kim pił wódkę w Magdalence i wielu innych jeszcze historii, które nas elektryzują. To dzisiaj leży na stole i to jest do zrobienia. Za niecałe 30 miliardów z KPO możemy zlikwidować smog w Polsce. Wymienić wszystkie źródła ciepła, tworząc przy tym zupełnie ciekawy sektor rynku pracy, wymiany produkcji tych kotłów albo nakręcając go tam, gdzie jeszcze jest nierozwinięty. O tym dzisiaj powinno być państwo. I kiedy państwo chce stawić czoła temu wyzwaniu demograficznemu, to nie powinno zachowywać się jak Alicja w Krainie Czarów, zakrywając oczy i krzycząc potworze, nie macie, zobaczymy po następnych wyborach. Tylko już dziś, tam gdzie trzeba samemu, a tam gdzie nie, budując ponadpartyjne porozumienia. Zacząć rozwiązywać sprawy, bo jak one nas dogonią, to będziemy mieli kłopot. Bardzo poważny, dużo większy niż teraz. I wiecie, co się wtedy stanie? Wtedy do głosu dojdą populiści. I wiecie, skąd oni będą ci populiści? Oni nie tylko będą z wewnątrz. Oni być może będą również z zewnątrz. I wtedy nagle się okaże, że chociaż chcieliśmy bronić naszych elektrowni, kupować katiusze, biegać po lasach i śpiewać gromkie pieśni, szkolić się i musztrować, być może nasza niepodległość będzie zagrożona bez jednego wystrzału. Bo przegapiliśmy czas. Bo doprowadziliśmy do takiego buntu społecznego, do takiego niezadowolenia ludzi, że będzie można zainstalować nam tutaj, przy pomocy też manipulacji zrobionych w sieci, na Twitterze, na Facebooku, w innych miejscach, podgrzania atmosfery, która dzisiaj ma miejsce, kogoś, o kim się nie spodziewamy, że może w Polsce rządzić. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego,
żebyśmy dzisiaj, racja stanu, żebyśmy dzisiaj ułożyli usługi publiczne tak, żeby integralność społeczna rosła, a nie malała. Żebyśmy nie rozbijali państwa na tysiące bytów, które ze swoimi 500 albo 300 w ręku będą gdzieś krążyły po rynku, próbując zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Państwo to jest dzisiaj dużo większe wyzwanie, niż wydaje się niektórym w polityce i dlatego tak bardzo zdeterminowani jesteśmy, żeby spróbować to państwo naprawić. Wyzwanie demograficzne to nie tylko, powiedziałem, reforma systemu ochrony zdrowia. My mamy ją kompletną. Domy zdrowia, lekarz odpowiedzialny, a więc osoba, która będzie opiekowała się twoim zdrowiem i której będzie zależało na tym, żebyś był zdrowy, a nie tylko będzie dostawała pieniądze za leczenie cię, kiedy jesteś chory. Systemy badań profilaktycznych w 40, 50, 60 roku życia. Reforma SOR-ów. Zupełnie inne pomyślenie, przed chwilą o tym mówiłem, w Warszawie systemu ratownictwa medycznego. Za chwilę w Warszawie nie będzie ratowników medycznych, oni wszyscy złożą wypowiedzenia. I co będzie wtedy? Oni powinni już dziś być państwowym korpusem, oni nawet legitymacji nie mogą się doprosić od państw. Oni nie mogą mieć wody w swojej stacji, bo są zewnętrznym podmiotem świadczącym usługi, który można, nie mają prawa do urlopu, 400 godzin pracy na 3 etatach w ciągu miesiąca. Czy to tak ma działać państwo po 30 latach? Państwo podobno mlekiem miodem płynące? Dość tego. W przypadku tej zmiany demograficznej mówimy też o aktywizacji zawodowej seniorów, osób starszych. Mówimy o systemie, który sprawi, że człowiekowi chciało się będzie i opłacało się będzie uczyć przez całe życie. Dopóki będzie mógł, dopóki będzie chciał. Żeby służył nam swoją wiedzą, swoimi pomysłami, tym, że może zmieniać rzeczywistość. Budować, włączać się. Tego dziś bardzo nam potrzeba. Kolejne wyzwanie, o którym chcę powiedzieć choć parę słów, to wyzwanie, powiedzmy sobie, demokratyczne albo wyzwanie ustrojowe. Wiecie, tak jak powiedziałem, dzisiaj sytuacja geopolityczna jest taka, jaką widzimy. Tak? No, zmiana tych osi na świecie, już Atlantyk już od dawna nie jest oceanem światowym, tylko Pacyfik. Dzisiaj wiele procesów zaczyna się dziać gdzieś nad naszymi głowami, a my gdzie w tym wszystkim jesteśmy? Polska pod rządami Kaczyńskiego, pod rządami tej władzy jest Polską, która krzyczy, poucza, wywraca stoliki, głośno puszcza bąki, upomina wszystkich, obraża wszystkich. W sytuacji, w której pandemia powinna nas nauczyć, jak bardzo ważne jest współdziałanie i bycie częścią sojuszy, większych całości, oni nas z tego wypisują. Ja często mówię, że jednym z podstawowych zadań, albo pierwszym, przez pierwszy rok, przyszłego ministra spraw zagranicznych będzie prosty objazd wszystkich stolic europejskich i tych, które się da, i mówienie jednego słowa: wróciliśmy. Znowu jesteśmy przy stole. Nie będziemy krzyczeć, będziemy rozmawiać. Będziemy partnerem, z którym da się dyskutować. Ile ja mam rozmów z politykami z Unii Europejskiej, którzy mówią: co się z wami stało? Wspominają przy mnie chwilę, kiedy jak dyplomata z Polski odzywał się przy stole, to milkły wszystkie głosy. Kiedy Polska była liderem, przecież nic się nie zmieniło we wspaniałości naszego narodu. W sile i potencjale naszego narodu. Ktoś każe nam grać dużo poniżej kart, które mamy. I to trzeba jak najszybciej zmienić. Trzeba więc przeprowadzić rewolucję ustrojową, demokratyczną, wpisując nas na powrót w wymiarze zewnętrznym do rodziny demokratycznych krajów, w której powinniśmy się dzisiaj znajdować i z których benefity powinniśmy czerpać. Natomiast wewnątrz trzeba oczywiście posprzątać ten bajzel, który wykonało Prawo i Sprawiedliwość. To nie będzie łatwe, bo w wielu miejscach trzeba będzie zmieniać konstytucję albo odwołać się do referendum i pytać ludzi, czy chcieliby zmienić konstytucję albo zmienić ten czy inny obszar. Myśmy przygotowali choćby, nasi eksperci, plan zmiany w obszarze Trybunału Konstytucyjnego, który Julia Przyłębska doprowadziła do poziomu, że jak już się nam wszystkim wydawało, że może być coś na dnie, to ona puka wytrwale od spodu. To jest nieprawdopodobne, jak można skompromitować ideę sądownictwa konstytucyjnego. I teraz nasi eksperci usiedli i powiedzieli: dwa wyjścia. Albo to reformujemy, ale bardzo głęboko, z ryzykiem, że wtedy ludzie wyjdą i powiedzą: aha, czyli oni to wzięli po to, żeby sobie teraz swoich tam sadzić, tak? Niezależnie od tego, jak czytelne będą te procedury, które zaproponujemy. Albo likwidacja i przejście na rozproszoną kontrolę konstytucyjności, która się sprawdza w bardzo wielu krajach. I ja nie wiem, czy to nie jest rozwiązanie lepsze. Żebyśmy na moment złapali zupełnie inny pion, którego oni nas pozbawili. Takich zmian trzeba będzie zrobić mnóstwo, a proste to nie będzie. Dlatego, że jeżeli, wiecie, jesteś w stanie wymienić prokuratora generalnego, którym jest Zbigniew Ziobro, jeżeli przejmiesz władzę, ale prokurator krajowy, Bogdan Święczkowski, jego zastępca, do wymiany jest tylko z podpisem Andrzeja Dudy. Więc oni też durni nie są,
i pozakładali pola minowe gdzie, w wielu miejscach, gdzie można było je założyć, po to, żeby utrudnić sprzątanie po tym bałaganie, który mam. Ale Polska dzisiaj nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości. Potrzebuje wolnych sądów. Polska potrzebuje rozbić ten zaklęty krąg, ten samowystarczalne kółko Ziobry, które zaczyna się od policji, z całym szacunkiem dla wielu funkcjonariuszy policji, którzy widzą to, co my widzimy, ale to jest ich pomysł rządzących. To nie jest DNA policjantów w Polsce, bardzo wielu, tylko to jest ten moment, w którym oni by chcieli mieć kontrolę nad policją, później nad prokuratorem, później nad sędzią, a na końcu nad strażnikiem więziennym, który cię będzie pilnował. I oni wszyscy z nominacji partyjnej. Pokazujemy ludziom i mówimy wszędzie, gdzie się da, jaki to ma wpływ na upadek tak naprawdę stosunków gospodarczych w Polsce. Na upadek zaufania obywateli do państwa. Na poczucie bezpieczeństwa, które państwo powinno dawać. Na tysiące różnych innych czynników, o których mógłbym mówić, a które dla was są oczywiste. Przygotowanie tego planu w dużej mierze jednak dyskretnie, dlatego że jeżeli zaczniemy pokazywać go na prawo i na lewo, to oni zaminują scenę, tak że ta zmiana będzie bardzo utrudniona, licząc na to, że jeżeli udałoby się tej stronie przejąć władzę, to oni taką ruchawkę urządzą i tak to wszystko roztrzęsą, że zrobią przedterminowe wybory, do których będą musieli doczekać te 2 czy 3 lata i wtedy przejmą władzę, więc będą budowali sobie taką formę ustrojową przetrwalnikową na ten czas. Nie można im tego umożliwić, nie można, to jest nasza Polska, to nie jest żadna prywatna własność 17%, bo tyle wynosi realny elektorat PiS-u, jeżeli weźmiemy liczbę ludności, a nie głosujących. 17% Polaków popierających PiS i 83%, które albo poparły kogoś innego, albo nie wyraziły w tej sprawie swojego zdania. Nie można iść aż, wiecie, no nie można robić takiej demolki w ustroju państwa. My mamy głębokie przekonanie, że to nie może być tylko i wyłącznie przygotowanie projektów, programów. My to chcemy zacząć od tego, jak budujemy naszą organizację. Dlatego, wiecie, no można było zacząć od partii, a później chodzić i mówić, dobra, to my teraz dokleimy organ obywatelski do partii. No myśmy zaczęli zupełnie od drugiej mańki. Zaczęliśmy od strategii, czyli od think tanku, od ekspertów. Nie listka figowego, który sobie doczepimy jako partia i powiemy, zobaczcie, nasz profesor, on teraz powie, profesor. Tylko naprawdę poważnie ich potraktowaliśmy. Oni naprawdę mają wielką autonomię. Są setki ekspertów dzisiaj pracujących z naszym Instytutem Strategię 2050, który też tutaj na Igrzyskach Wolności się prezentuje. I można mówić, kilometry analiz nie odsuną PiS-u od władzy. Dobrze, ale my musimy mieć pewność, co chcemy zrobić pierwszego dnia po odsunięciu PiS-u od władzy. My już dzisiaj pewnych ludzi możemy uwieść, w cudzysłowie, przekonać tym, że my wiemy, co chcemy zrobić tego pierwszego dnia po przejęciu władzy od PiS-u. Że my idziemy nie tylko od czegoś, ale ku czemuś. Jest wielu Polaków, a być może tych kilka decydujących procent, które mogłyby taką właśnie opowieść usłyszeć, i do których mogłaby ona trafić. Mogliby zdecydować, że może jednak rzeczywiście zmiana jest potrzebna. A jak nie, to będziemy mieli to, co mamy zawsze, od wielu lat. Czyli z jednej strony pełna mobilizacja, z drugiej strony pełna mobilizacja, ale tamta strona zawsze niedoszacowana, zawsze z Kurskim, zawsze z dodatkowymi pieniędzmi i zawsze te 2 czy 3% jednak przechylające się na ich stronę. Ja już nie zamierzam na to patrzeć kolejny raz. Zaczęliśmy od think tanku i od stowarzyszenia. Stworzyliśmy w ciągu tego roku chyba największy w Polsce w ciągu ostatnich lat, jeżeli nie na pewno, ruch, stowarzyszenie NGOs społeczno-polityczne. To jest w tej chwili 20 kilka tysięcy wolontariuszy działających z nami w różnych akcjach, o których pewnie słyszeliście, ale to jest 2000 prawie 500 zapisanych członków płacących składki, którzy przeszli długą drogę, żeby móc się do nas, że tak powiem, formalnie zapisać. My naprawdę działamy w 1000 różnych miejsc, pokazując, co to jest energia obywatelska. Jak się ryba psuje od głowy, to ją trzeba naprawiać od ogona. Korepetycje dla 1000 dzieci przez pół roku robione z rodzin zastępczych, żeby zdalnie. To jest wielki program, trzeba sprawdzić tych wolontariuszy, trzeba sprawdzić ich w rejestrach, trzeba podpisać z nimi umowy, trzeba zobaczyć, czy oni się sprawdzają, czy się nie sprawdzają. Lekcje języka polskiego dla imigrantów z Białorusi. Kilkaset minigrantów obywatelskich, które już żeśmy wypłacili, które już dziś pracują. Budowa ogrodu przy Domu Pomocy Społecznej, budowa miejskiego ula, zajęcia z przedszkolakami, zajęcia edukacyjne przeciwprzemocowe w szkołach. Setki takich minigrantów, które już wypłaciliśmy w wysokości 500 zł. Setki zgłoszeń, które dostajemy przed każdą kolejną edycją tego projektu.
akcje ekologiczne w każdym tygodniu w Polsce. Słuchajcie, nasi wolontariusze, nasi działacze wynoszą w ciągu każdych 2 miesięcy, średnio policzyliśmy, prawie 100 ton śmieci. Z polskich lasów, z polskich łąk, z polskich rowów, tam z miejsc, gdzie chcielibyśmy odpoczywać, gdzie chcielibyśmy piękna przyrody. My nie chrzanimy, nie opowiadamy dyrdymałów, my naprawdę robimy robotę. I ja wiem, że my mamy lepszy performance niż PR, tak? Ale ja nie znam innej drogi niż przekonania ludzi do tego, że tutaj są ludzie, którzy tę robotę powinni z innymi oczywiście w koalicjach, w systemach, w zbiorowości zrobić, niż to, że my wylegitymujemy się przed wami pracą. Nie tym czy innym zachwyconym dziennikarzem, pracą. Jeżeli to do was nie przemówi, to nie wiem, co przemówi. Jeżeli nie przemówi praca do nas dzisiaj, jeżeli nie przemówi autentyczne działanie i prawdziwa energia, to na koniec zostaniemy sobie z jednym czy drugim mędrcem z Twittera, który wtedy zmieni front i będzie mówił: ola Boga, mówiłem, a trzeba było w inną stronę. To trzeba było wtedy, kiedy próbowało się robić w inną stronę, spróbować stanąć razem albo zbudować swój ruch. Na Boga, jak ja bym chciał, żeby takich ruchów powstało więcej. Żeby ta energia rzeczywiście, żeby ci ludzie z widowni weszli na scenę. Żeby wzięli odpowiedzialność, a nie byli tylko widzami. Bo przecież ta władza mówi im: bądźcie widzami. Wy tylko na nas głosujcie, a my tu sobie załatwimy swoje małe lody. Tak bardzo chciałbym, żebyśmy tę naszą organizację budowali nie na sile, a na mocy. Zobaczcie, jak bardzo ta współczesna polityka polska jest o sile. Siła to jest coś, co zgodnie z prawami fizyki, jeżeli jej użyjesz, wywołuje kontrsiłę. A jeżeli pojawia się kontrsiła, to zawsze są jacyś przegrani. A jak są jacyś przegrani, to zawsze jest frustracja. I zawsze musi być konieczność obrony. A jak jest obrona, to ona zawsze jest kosztowna. I tak społeczeństwo spolaryzowane, bo użycie siły, takiej czy innej, po tej czy tamtej stronie, rodzi polaryzację. Rozpada się na części. Moc jest zupełnie czymś innym. Moc jest czymś, co wypływa ze środka, co jest prawdziwe w samo w sobie, jak grawitacja, która po prostu jest i oddziaływuje na każdego. Moc sprawia, że ty możesz być sobą, a ktoś inny kimś innym. Nie ma tego neurochirurgicznego konceptu bliźniego, o którym często też mówiłem. Jesteś moim bliźnim w momencie, w którym przeszczepię ci swój mózg. Wtedy jesteś moim bliźnim, ale do tego momentu to sorry. To nie może tak działać. To, że się różnimy, jest rzeczą absolutnie naturalną. Oni nam wmówili, że to jest nienaturalne. Myśmy to sobie dali wmówić. Naturalną i normalną rzeczą jest to, że mamy różne poglądy. W sprawie aborcji, w sprawie żołnierzy wyklętych, w sprawie skali podatkowej i w 1000 różnych innych spraw, z którymi zmagamy się na co dzień. To jest naturalne. I zadaniem mądrej władzy jest dzisiaj nie sprawić, żeby wszyscy śpiewali tak jak ja, tylko nauczyć nas cywilizowanego zarządzania sporem. Żebyśmy nie przepalali energii i nie zmarnowali tlenu z atmosfery tam, gdzie to nie jest niezbędne. Żebyśmy załatwili te rzeczy, które są na pewno do załatwienia, a resztę wzięli sobie do dyskusji w ramach, które są już przecież wypracowane. Na świecie jest 1000 różnych mechanizmów dyskusji, obywatelskich paneli, parlamentów obywatelskich, 1000 różnych innych. To wszystko jest znane, to leży na stole. Możemy o tym gadać. Nie dajcie sobie wmówić. I to będzie największe wyzwanie tej rewolucji demokratycznej. Że obozy, że chorąży z flagą, jedni przeciwko drugim. To się skończy tak, jak powiedziałem na początku, że nic nie będzie. Że rozpieprzymy to wszystko, już mówiąc zupełnie wprost, co dostaliśmy, w małych wojenkach, które nie były tego warte. To jest też, i tutaj już na koniec o tej rewolucji demokratycznej mówiąc, bo ja mówię, znaczy fundamentem musi być budowanie społeczeństwa obywatelskiego, lepienie, klejenie, mimo różnic. Kiedyś mówiłem na jednym z przemówień w czasie tych protestów sądowych o takim kryterium herbaty. To znaczy, dyskutuj z każdym, z którym chcesz, o czym chcesz, ale zawsze w głowie miej na końcu, że musicie na końcu móc usiąść razem i wypić herbatę. Że to kryterium herbaty powinno być wejściowym kryterium do każdego sporu, który toczysz. I ja to mówię też do siebie, bo ja mam choleryczny temperament. Genealogicznie mam stwierdzone, że miałem przodków po 2 stronach bitwy pod Grunwaldem, więc jeżeli ktoś chce ze mną zaczynać, to wiecie, jest moment chrześcijańskiego miłosierdzia, z którego wyrosłem. Jest taki moment, kiedy oko bielmem zachodzi
i po prostu jedziesz w długą. Więc ja znam tę słabość, wiem co to jest. Jeszcze jak masz, nawet jesteś napakowany, że to ty masz rację, za to powstają jakieś wartości, to jest ci łatwiej się rozhamować. Musimy o tym pamiętać, to jest zadanie, to jest ćwiczenie, które, bez którego nie pojedziemy. Pamiętajcie, bo to jest naprawdę cholernie ważne, że integralność społeczna jest dzisiaj polską racją stanu. Jeżeli nie będzie integralności społecznej, to każdy bez jednego wystrzału, kto ma dostęp do internetu, jest w stanie rozbić nas na tyle kompletnie, że zagrozi to naszemu bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Bo wiecie doskonale, jak to działa. Więc ta integralność społeczna musi być fundamentem tego wyzwania demograficznego, o którym mówiłem. No i wreszcie rewolucja technologiczna. Tu nie ma co mówić. Mamy rząd, który się jara tym, że kolejna montownia powstaje w Polsce. Fantastyczne wieści. Potrzebujemy dzisiaj rządu i potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych na tyle, żeby wiedzieli, że Polacy mają dzisiaj przy swoim potencjale wymyślać rzeczy, które będą montować roboty. Dzisiaj potrzebujemy innowacyjnej gospodarki. A nie będzie innowacyjnej gospodarki bez sensownie pomyślanej szkoły. Dlatego my dzisiaj mówimy i za chwilę to pokażemy w naszym programie edukacyjnym, który przygotowuje między innymi Przemek Staroń, Agnieszka Jankowiak-Maik, znana babka od histy, jeszcze wielu innych praktyków edukacji, rodziców, uczniowie też to przecież konsultują. Dzisiaj potrzebujemy odejść od paradygmatu testocentrycznego. Musimy zbudować szkołę opartą na dogmacie ciekawości i podążania za ciekawością. Musimy odejść od wyścigu szczurów, czy prześcignę kolegę w mojej ocenie na tym czy innym egzaminie. Musimy sprawić, żeby kompetencje zespołowe były wzmacniane. Pracy zespołowej. Ty masz coś, ja mam coś, nikt nie ma wszystkiego. Każdy ma coś, nikt nie ma wszystkiego. Tego powinniśmy dzisiaj uczyć nasze dzieci. Nie zażynać je wkuwaniem dat, które i tak znajdą sobie w Wikipedii, tylko nauczyć je, jak w Wikipedii te daty mają znaleźć i dlaczego te daty są ważne, a nie inne. I dlaczego warto rozumieć proces, który doprowadził do tego, że ta data jest ważna, a nie inna. Rozumieć świat. Nie kopiować, nie zakuwać. Rozumieć, a jak będzie zrozumienie i ciekawość. Ja pamiętam, 20 lat byłem dziennikarzem. Kiedyś nawet wykładałem w parę semestrów jednym czy drugim osobom to, czego się nauczyłem. I nauczyłem się jednej rzeczy przez tych 20 lat, poza wieloma innymi oczywiście, niespecjalnie mądrymi też. Że nie ma dziennikarza, jeżeli nie ma ciekawości. Znaczy, albo jesteś ciekaw i chcesz komuś coś przekazać, albo umarł w butach. I to samo jest ze szkołą. Jeżeli my będziemy wypuszczali roboty, to po co te roboty, jeżeli będą prawdziwe roboty, które będą szybsze i bardziej sprawne od nich? My dzisiaj musimy nauczyć dzieci tego, jak działać w świecie, który jest dziś, a nie który był w momencie, w którym Jarosław Kaczyński uczył się o świecie. To jest wyzwanie, które dzisiaj przed nami stoi. Zrozumieć świat, w którym dziś jesteśmy, i w którym 80, niektórzy mówią procent, niektórzy mówią 65. Powiedzmy 65 do 80% dzieci, które są dzisiaj w podstawówce, będą pracowały w zawodach, których jeszcze nie ma. Więc co z tego, że my ich dzisiaj wyuczymy tego, co wymyślił sobie minister Czarnek, takiej czy innej wizji. Ta rewolucja technologiczna będzie wymagała zupełnie innego podejścia do gospodarki. Gospodarka dzisiaj wymaga, to osobny temat, radykalnego uproszczenia procedur. Wymaga odpowiedzialnego państwa, które będzie traktowało uczestników obrotu gospodarczego jak partnerów, a nie jak potencjalne owce do strzyżenia albo złodziei, których trzeba obstawić tysiącem różnych przepisów, żeby ich tylko sprawdzać, kontrolować i trzymać na krótkiej smyczy. Nas będzie za chwilę 32 miliony. I znaczna część z nas to będą seniorzy. My naprawdę musimy te rzeczy poukładać inaczej, a ten moment poukładania inaczej zaczyna się dziś. Jest później, niż nam się wydaje. Jest później, niż myślisz. Jak mawiał mój, chyba już świętej pamięci, instruktor od prawa jazdy, kiedy je robiłem, mając 17 lat, cmentarze są pełne tych, co mieli pierwszeństwo. Cmentarze są pełne też tych, którzy byli przekonani, że przed nimi jeszcze szmat życia. Tego nauczyłem się w Afryce, pracując z ludźmi, którzy mieli przed sobą czasami, w skrajnych oczywiście sytuacjach, bo tam spotkałem też wielu fantastycznych przedsiębiorców, innowacyjne umysły. O startupach afrykańskich mógłbym opowiadać godzinami, bo robiłem z tego wykłady przez bardzo wiele lat. Zachwycony kreatywnością ludzi, którzy z ograniczonej dostępności zasobu są w stanie zrobić, z deficytu są tak naprawdę w stanie zrobić zasoby. I to naprawdę imponujące. Ale moje doświadczenie pracy krótkiej to krótkiej w ratownictwie, a później w fundacjach nauczyło mnie jednego. Nasz organizm, my jako ludzie,
Mamy, dokładnie tak jak pralka, dokładnie tak jak samochód, określony resurs. Mamy określoną liczbę godzin do przeżycia. I znaczną część tego resursu już wykorzystaliśmy, siedząc tutaj na tej sali. To niezwykle otwierające oczy ćwiczenie, kiedy przełoży się sobie życie i te wszystkie piękne pojęcia na liczby. Ja bardzo lubię liczby, mimo że jestem zaprzysięgłym tak zwanym humanistą. Bo liczby pomagają zrozumieć świat. Jeżeli mogę was o coś prosić na koniec, to o to, żebyście dzisiaj, niezależnie od tego, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, zrobili jedną prostą rzecz. Wiedząc, jaki jest średni czas życia kobiety i mężczyzny w Polsce, usiedli dzisiaj z komputerem, z kalkulatorem i obliczyli sobie, ile już za wami, a ile wciąż przed wami. Ale nie w latach, tylko w tygodniach albo w dniach, żeby poczuć to jeszcze głębiej. Żeby poczuć, jak blisko jest ten czas, w którym będziemy musieli zdać sprawę, niezależnie od tego, co sądzimy o tym, co będzie później, z naszego życia i z decyzji, które podejmowaliśmy. Każdy z nas codziennie dostaje na konto 86 tysięcy z hakiem sekund. I to jest coś, czego nie można zakitrać, czego nie można włożyć na inwestycje, czego nie można się zastanowić, a może zainwestuję tak, czy tak, to mi jeszcze zostanie. Nie, dostajesz i masz wydać. A vista. Ile już z nich wydaliśmy dzisiaj? Każdy z nas wypowiada 14-22 tysiące słów. Ile z nich dzisiaj już zbudowało świata, ile było watą, a ile nic nie znaczyło? To są zasoby, które mamy do dyspozycji. Dla mnie takim momentem rekolekcji, jeżeli mogę tak powiedzieć, świeckich i obywatelskich, jest używanie takiego serwisu, który wam polecam, jak będziecie chcieli oczywiście, który się nazywa Worldometer. Ja nie wiem, na ile on jest... Kończę już, tak. Ja na ile on jest dokładny, ale jak sobie wejdziecie i zobaczycie te migające cyferki, wzrastająca liczba ludności świata, ilu osób urodziło się dzisiaj, 226 600, to bardzo szybko rośnie. Dziennie na świecie rodzi się 380 tysięcy ludzi. Umarło do tej pory prawie 100 tysięcy ludzi dzisiaj w ciągu tego dnia na świecie i ta liczba też bardzo szybko rośnie. Około 180-200 tysięcy ludzi na świecie umiera. W każdej sekundzie mojego wystąpienia na świecie pojawiły się 4 nowe osoby z hakiem, statystycznie rzecz biorąc. To rodzi poczucie odpowiedzialności, to rodzi poczucie więzi. A my, jestem o tym głęboko przekonany, w 2050 roku możemy mieć Polskę zieloną, demokratyczną, solidarną, sprawiedliwą pod każdym względem. Polskę, która sprostała wyzwaniom XXI wieku, i spokojnie być gotowymi na to, co przyniesie XXII wiek i kolejne lata naszym dzieciom i naszym wnukom. Najbliższe wybory będą najważniejsze od 30 lat. One będą najważniejsze od 100 lat, tak naprawdę. Od początku rewolucji przemysłowej. Proszę, błagam, zaklinam, zróbmy wszystko, żeby tej szansy, którą jest to wyzwanie, które jest przed nami, nie zmarnować. A my w Polsce 2050 czekamy na was z zainteresowaniem, z ciekawością, z prośbami, z pomysłami. Będziemy wdzięczni nie to, że wszyscy musicie się zapisać. Nie, broń Boże, jak chcecie się zapiszecie, jak nie to nie. Ale przeczytajcie nasze programy, zobaczcie nasze działania. Wyróbcie sobie sami zdanie na temat tego, czego dzisiaj w tej polityce potrzeba. I podejmijcie odpowiedzialne decyzje. A ja za wszystkie te decyzje, które podejmiecie w duchu odpowiedzialności, już dziś wam dziękuję, niezależnie od tego, jakie będą. Bo Polska to duży kraj. I naprawdę zmieścimy się tu wszyscy. Wszystkiego dobrego. It's not always easy to recognize. It may look like this, or like this. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person, and this for someone else,
Maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it and how it feels, how it tastes, and what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Freunde, Ihre Ausreise.